A gdybyśmy szli w tą stronę, doszlibyśmy do akademickiego gimnazjum imienia Kopernika, do którego egzamin wstępny zdałem w czerwcu 1939 roku. No i miałem tam chodzić od września. Ale niejaki, jak on tam się nazywał, Adolf Hitler chyba przeszkodził mi w tym. Nadleciały sztukasy i zrzuciły bomby. Po zrzuceniu bomb wracały i z broni pokładowej strzelały do personelu i pacjentów. Ziemia pulsowała, wznosiły się tumany do góry. Szłam ulicą płaską w Warszawie. Wtedy studiowałam, wtedy przygotowywałam się do doktoratu i spotkałam takiego dość niepozornie wyglądającego młodego człowieka. Poznałem bardzo ładną i nieprzeciętnie inteligentną, a młodą kobietę. Pamiętam, że mam taki dosyć ohydny prochowiec. Bardzo mi się spodobała, zakochałem się, no co tu dużo mówić. To jest moja baza, gdzie często siedzę przy biurku, przy maszynie do pisania, do której jestem przyzwyczajony, bo na przykład no to już mam chyba od lat 50. XX wieku tą Olimpię. Życie człowieka to nie tyle sen, co ta jego część, kiedy się coś śni, jak i to drobny ułamek istnienia w czarnej, bezsennej nocy przedtem, potem.